Ryszard Koziołek napisał kiedyś, że dobrze się myśli literaturą. Słowa tego literaturoznawcy można odnieść również do ostatniej książki Andrzeja Franaszka, Gwiazda Piołun. To znakomity zbiór esejów poświęconych literaturze. Bohaterami książki są Miłosz, Herbert, Różewicz, Dąbrowicz, także Czapski. Franaszek pisze nie tylko o sporach ideowych, które pomiędzy pisarzami się rozgrywały, ale odsyła nas także w tytule do przyjaźni. Podtytuł brzmi Opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. To książka też właśnie o relacjach między pisarzami. To relacje o ich podróżach po Europie, doświadczeniu emigracyjnym. Myślę, że jest to publikacja skierowana nie tylko do literaturoznawców, ale szerzej do wszystkich, których interesuje kultura XX wieku i zjawiska, jakie w niej się rozgrywały.